rzeczach pozytywnych, które mają miejsce na wschodzie. Moja świętej pamięci babcia i ojciec pochodzą z wioski Korościakiem po monasterze z Bogatbucza, ziemia tarnopolska. Ta wioska została zgładzona w nocy 28 na 29 lutego 1944 roku. Co jest smutne, tą akcją kierował duchowny grecko-katolicki. Wymordowano tam prawie 170 osób. Pochowano ich pospiesznie w trzech dołach, bo tylko takie doły zdążono wykopać. Moja babcia zawsze mówiła, że o czym ona marzy, to o tym, żeby tam wreszcie postawić krzyż, żeby napisać przynajmniej wieczne odpoczywanie po polsku.